Halo, cześć, z tej strony Plewan, to jest książkowy Geralt z Rivii. Poprzednim razem skończyliśmy sobie po rozmowie z baronem i Trzeciego dowiedzieliśmy się, poszlacy. że jego żona i córka zniknęły, zostały porwane, jeszcze tego nie odkryliśmy. Stoję teraz przed drzwiami do ich pokoi i postaram się sprawdzić, co tutaj mogło się stać. Dobra, zaczniemy sobie od pokoju po prawej stronie, to jest chyba pokój córki. Tak jest. O, coś mi się tutaj świeci. Klucz i kadzidło. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. No, temu będziemy musieli się przyjrzeć. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Zobaczmy list. Brzmi jak zaproszenie do jakiejś sekty. Być może to może być powodem zniknięcia córki barona. Rozejrzyjmy się jeszcze po pokoju, ale dziwne, że baron tego nie znalazł. O, tutaj coś jest. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dobra, zaraz zobaczymy. To lalko też może być coś na rzeczy. O, widzę, że Geralt wyczuł zapach. Zobaczymy, gdzie nas ten zapach zaprowadzi. W ogóle fajna opcja, że węch przedstawiono w formie takiej obrazowej, żebyśmy mogli podążać za nim. No bo Geralt jednak wyczuwa węch, wyczuwa jakiś zapach, my go nie czujemy. Byłoby to trudne, póki co, do Ej, przedstawienia w białowłosy, grze. też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlął. Dobra, zobaczymy. Może wyprowadzimy po krakę. Po krakach chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? O, tutaj prowadzi mnie do jakiejś piwnicy. Są jakieś drzwi. Nie, no nie będę rozkradał kasztelu Barnowi. Dobra, co my tu mamy? Kolejny list i jakiś ołtarzyk. Wygląda mi to na ołtarz wiecznego ognia. A więc wieczny ogień dotarł też do Welen. Okej, zobaczmy jeszcze list. O, to jest modlitwa. Łukasz mojego ojca. No, wydaje się, że córka barona nie za bardzo go kochała, a przynajmniej zasłużył sobie na to, żeby mogła od niego uciec. No, póki co wygląda na to, że córka na pewno od barona uciekła. Być może przyłączyła się do wyznawców Wiecznego Ognia. Nie wiadomo jeszcze, czy co z żoną, bo być może nakłoniła do tego matkę. Dobra, wracamy na górę. Bo może się okazać, że sytuacja i sprawa jest trochę bardziej złożona niż opowiedział to baron. Bo jednak on przedstawiał Ależ mam swoje kaca. stosunki z córką jako dosyć pozytywne, więc być może wpadł po prostu pod Nie bać wpływy mi się wcale. jakiejś sekty albo właśnie tego wiecznego ognia, który w pewien sposób jak sekta działa. Dobra, to jest bez wątpienia pokój barona i jego żony. No, podświetla mi się świecznik. Drewniany świecznik ma ułamaną nogę. Mam wrażenie, że tutaj jest krew albo jakaś woda, wino rozlane na podłodze. No, zobaczmy tutaj. Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. O, ten obraz, dobra. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Okej, to zaczyna się robić dziwne. O,
To ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Geralt przełącza się w tryb detektywistyczny. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. No tam coś jest. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. O, teraz pokazał mi te ślady. Jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. O, znowu idziemy za węchem. Do mordy jebanie. Znowu prowadzi na dół. Czyżby w to samo miejsce? Cholera, trop się urywa. Nie, chyba, że do tej deski. Jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Dobra, pogadamy sobie z baronem. Chamstwo, wszędzie kurwa chamstwo. Rozejrzałeś się już? Dobra, zapytam o tą lalkę najpierw. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia, chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Trismegistus. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. A więc to Tris. No tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czasu już ją trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilfgaardczykami, możesz zostać lalkarzem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Boże. No dobra, pogadamy z guślarzem, zobaczymy, co nam powie. Ogólnie sytuacja jest ciekawa, bo baron te wszystkie ślady zignorował. Szkoda, że nie mogą go wypytać o wieczny ogień, bo przydałaby się taka opcja, bo ewentualnie jest coś na rzeczy z jego córką. Dobra, jest 1:23, poszukam jeszcze tej dziewczynki, o której była mowa, że ona ma być w kuchni.
Tu jest chyba pokój Ciri, bo widzę, że mam tu skrzynkę do przechowywania przedmiotów. A więc tu nocowała Ciri. Włączę? Ciri się raczej nim nie bawiła. Ale pamiętam, że to co innego. W sadze wiedźmińskiej Ciri bawiła się bączkiem. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Niejasna natura, natura klątw. Lydia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? O, Lydia van Bremevoort była asystentką Wilgefortza, która była w nim zakochana. Wilgefortz to był główny przeciwnik w sadze wiedźmińskiej. W sumie była to bardzo smutna postać, bo miała zdeformowaną twarz i kochała się w swoim mistrzu, który był strasznym sukinsynem. Później zginęła przez niego. No. Dobra, nic nie będę odkładać. Teraz poszukać tej dziewczynki. Ona miała być w kuchni. O, tu jest chyba kuchnia. O, jest. Frędzle, węże! Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt! O! Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri mi powiedziała! Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Okej. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Dzięki. Miłej zabawy. Ja się nie bawię. Ja pomagam. Okej, czyli jednak będzie się trzeba układać z baronem. Trochę liczyłem na to, że ta dziewczynka powie mi więcej. Ale dowiedzieliśmy się o tym, że Ciri ma jakiegoś przyjaciela, któremu chciała pomóc. To jest bardzo cenna informacja. Okej, tutaj będzie chyba dobre miejsce w tej chwili, żeby sobie spocząć. No kurde, przykimamy się na łóżku, a co? Dobra, ale zanim wyruszę do guślarza, rozejrzę się jeszcze po kasztelu, bo wcześniej nie miałem okazji, a teraz być może znajdę tutaj kogoś, kto sprezentowałby mi lepszą zbroję. No i ewentualnie ulepszyć ekwipunek, by się przydało. Okej, co tutaj mamy ciekawego? Plątają się jacyś żołnierze, tutaj ćwiczą. No wygląda to jak obóz bandytów trochę, tak jak faktycznie, jak to Redzi mówili. Są jacyś chłopi, no... Kurde, kasztel jak kasztel. Jaki żołnierz. O, krasnoludzki kowal. Dawaj, kowalu, co masz najlepszego? Czym mogę służyć? O, to jest mistrz partnerski.
Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle mam muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki. No kurde, pewnie. Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Aha. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Ja mam wrażenie, że on nie chce, żeby znalazł te narzędzia. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Dobra, bywajcie. Następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Dobra, ale jeszcze nie pogadaliśmy, krasnoludzie, o zbroi, którą mógłbyś wykonać dla mnie teraz. Czy mogę służyć? Pohandlujmy może. Chcę obejrzeć twoje towary. Tak czy siak muszę naprawić zniszczony ekwipunek, bo trochę już daje mi się we znaki to, że nie mam gdzie tego zrobić w tym Velen. Dobra, posprzedaję najpierw te rzeczy, które do niczego mi nie są potrzebne. Stary miecz. Dobra, co my tu mamy? Rękawice kawalerzysty. To wszystko na zbyt wysoki poziom, jak dla mnie. Poziom 8, poziom 6. Oto. Poziom 5. O, to by był znacznie lepszy pancerz niż ten, który noszę. 20 więcej do pancerza. Więc jak już dobiję do poziomu 5, to się może przyda. Ale zobaczmy, co może dla mnie wykonać, bo być może znajdzie się coś równie dobrego w tych rzeczach, które mam. O, to jest na poziom 5 i jest nawet lepsze od tamtej zbroi. Pancerz ze Spikerok, czyli skelgijska zbroja. Będzie to dobre rozwiązanie na teraz. Potrzebuję jednego paska skóry i jednej dratwy. Mogę to od razu kupić tutaj na panelu, ale zobaczę, czy mogę coś rozłożyć. Albo ewentualnie... O, rozłożę sobie na części. Najpierw naprawię oczywiście miecz. Nie, tutaj to nie jest naprawa, tu jest naprawa. Dobra, to nie ma powodu, żebym już korzystał z tego. Ale być może uda mi się rozebrać na części coś innego, bo nie chcę jednak tracić tych zbroi, bo one są nie do zdobycia. O, te nilfgaardzkie spodnie. Będę mieć z nich dratwę i len. Pewnie ten Emir będzie zadowolony, że wykorzystuje nilfgaardzkie materiały do mojej misji. Dobra, już chyba wszystko powinno być. Czego mi brakuje? Nic, niczego, tylko mam po prostu za niski level. O, mogę też wytworzyć sobie coś takiego, żeby dokończyć ten level? Nie, chyba nie ma sensu. Jest 12, to już wolę zrobić to. Dobra, robię sobie ten pancerz ze Spikerok, później go założę. Może jeszcze jakieś rękawice lepsze? O, lepsze rękawice myśliwskie. I spodnie. Nie opłaca mi się, plus 2 tylko, to będę w stanie znaleźć coś lepszego. O, buty zabójcy, proszę. 10 level. To jest jeszcze kawał czasu. Bywaj.
Gadam jeszcze z tą jego asystentką. Co mogę dla ciebie zrobić? Może ona ma jeszcze jakieś... O, zagadamy. Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie, a potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Dobra. Co masz na sprzedaż? Przepraszam was, że tak ciągle kaszlę, ale mam lekkie problemy z gardłem. O, koszula wiedźmińska, proszę bardzo. Zobaczymy, co ona ma ciekawego. Spodnie kawalerzysty. Wszystko pewnie znowu od tego szóstego. O, jest 24 poziom. Siódmy. Takie buty to już chyba mam. Buty tropiciela. No nie, nic, co by mi się mogło przydać póki co. Wzmocnione juki. O, to by mi się przydało, tylko jest dość drogie. Trochę nie chce mi się... Ale dobra, powiedzmy, że to mi się zwróci bardzo szybko, bo lepsze juki to... Bywaj. No to na pewno dobra rzecz. Od razu je założę po łódce. Co do takich spraw organizacyjnych, to przy zakładaniu juków mogę powiedzieć, że wziąłem sobie do serca wasze uwagi dotyczące szumów. Mam nadzieję, że w tym odcinku już nie będą tak słyszalne. No nie jestem w stanie ich w żaden sposób do końca wyeliminować, ale dużo próbowałem na różnych samplach i mam nadzieję, że teraz przynajmniej nie są tak bardzo dokuczliwe, jak były wcześniej. Mam nadzieję, że to już się utrzyma i że będę w stanie to tak w każdym filmie robić. Dobra, jeszcze mam jednego kwatermistrza. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kniecych chałupach kurzyć? No w sumie. Pokaż co mi za złodzieje, Boże. O, ma jakiś pancerz. To jest ten nilfgaardzki pancerz. Ale jest od 10 poziomu, to jeszcze sobie trochę muszę pozbierać. Nilfgaardzkie klapy i nilfgaardzkie siodło. No to bym sobie chętnie kupił, gdyby nie było tak piekielnie drogie. O, proszę. Trzecia mapa Alberta Kemrita. Wiedźmiński rynsztunek. Oczywiście to kupię. Bardzo tani chleb ma, to też go kupię. Będę mieć 16 bochenków, to już jest naprawdę sporo. Trochę kart do gwinta. Głównie nilfgaardzkie karty. No to widzę, że jakieś nilfgaardzkie kolekcje w Velen. Że to oni tu u chłopów znaleźli. Kto by pomyślał. O, jest jeszcze cebula. Trochę ziemniaków. Pieczony ziemniak za 57 sztuk złota to lekkie przegięcie. No dobra. To by było na tyle. Bywaj. Przejrzę sobie zaraz tą mapę i zobaczę, co tam ciekawego znalazłem. No i co? O, jest tutaj tablica ogłoszeń. Tak po wiedźmińsku muszę sprawdzić, co tam ciekawego. O. Czyli Baron gra w Gwinta, to jest dobra informacja, wezmę sobie to. Stachry Bożer, Kowal i Jonas... Nie, Jonas i Sierżant, to będzie trzeba ich pokonać tutaj. W Velen to są mistrzowie walk na pięści. O proszę, wyścigi konne, dużo ciekawych rzeczy. Widzę, że Wrońce to taka tutaj stolica Velen. O, znowu ten z tą zaginioną żoną. Będę się musiał tym zająć. O, jest zlecenie wiedźmińskie. Dwa nawet. Bestia z Dobrowa. Sobiemir. Dobra. I ogłasza się, co następuje. Kto ubije potwora zwanego skrzekaczem, którym wedle wrońców gniazdo uwił i domowe zwierzęta, jako i ludzi morduje, tego złotem szczerym wynagrodzę. Pomnijcie jednak, że stwór to okrutnie groźny i byle kiep mu nie poradzi. Wtedy z widłami na niego nie idźcie, choćby i w kupie. Ciesław z Wrońców. Dobra, no to powiedzmy, że wezmę to zlecenie. To już wziąłem. No dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem z tej tablicy. To, że Baron gra w Gwinta, to, że jest dwa zlecenia na potwory w okolicy, co w ogóle jest super, super, super fajną sprawą.
Dobra, zobaczymy teraz. W końcu nie założyłem tego siodła. Nie, założyłem te juki, dobra. Trzeba wezwać płotkę. Rozgrywki w Welen. Na razie się gwintem nie będę zajmować tak na poważnie. Ale ta bestia jest dobrowa, zobaczy. A to jest na jakiś wysoki poziom. To nie, zajmę się jakimś innym zadaniem. O, skrzekacz, będzie w sam raz. Jeszcze myślę, że w tym odcinku zdążę pogadać. Chociaż nie, w sumie to chyba nie ma sensu już w tym odcinku gadać ze zleceniodawcą. Zrobię to w następnym, żeby mieć... Żeby całe zadanie pokazać w jednym odcinku. Jej, ale pięknie to wygląda. W Welen, gdy jest ładna pogoda, naprawdę, naprawdę czuć taki fajny słowiański klimat. No jak leje, to też go czuć. A wszystkich, którzy byliby zainteresowani właśnie odwiedzeniem takiego średniowiecznego grodu, to w moich okolicach na Podkarpaciu jest coś takiego jak wioska fantazy. Bardzo polecam wszystkim, bo jest bardzo właśnie w stylu Wrońców. Także wszyscy, którzy chcieliby coś takiego odwiedzić, to coś takiego jest. Coś takiego bez życia. Ruszaj się. Spokój. Zaraz. Jedź, płotka. Dobra. Tutaj mam faceta od zlecenia. Gniecił go, dusił. Niezłą robotę podłapał mój luby, ha? Dobra. Przyjadę się jeszcze w takim razie po Wrońcach, a w następnym odcinku już podejmę się tego zadania. O, coś tu mówię o córce barona. Boże. Okej, ludzie mają swoje podejrzenia, co się stało. Chyba już więcej się niczego nie... O, tutaj coś jest. O, tutaj jest znowu jakaś historia. Czy bogi się na nas pogniewali? W sumie przez takie historie przysłyszane przez wieśniaków Geralt bardzo często dostawał zlecenia. Bo dowiadywał się, że w jakiejś tam miejscowości kogoś zabija jakiś potwór albo giną po prostu ludzie. Zobaczmy tutaj, tu chyba była jakaś kopalnia. Chyba się więcej tu niczego nie dowiem. Jadę jeszcze tutaj. O rany, ale masz fajny wisior. No dobra, więcej tutaj się niczego nie dowiem. Zapraszam was na następny odcinek, w którym będę polował na skrzekacza. I postaram się zdobyć trochę pieniędzy. Być może kupię sobie wtedy lepsze siodło dla płotki. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zapraszam na kolejne przygody książkowej płotki i książkowego Geralta, który siedzi na tejże książkowej płotce, która tą książkową płotką nie jest. Na razie.